Dzień dobry! Zapraszam do obejrzenia lekcji pokazowej Meine Schulsachen, moje przybory szkolne, którą będę dla Was dziś komentować. Meine Schulsachen. Ja jak zwykle za chwilę Wam udostępnię lekcję na Nearpodzie. Poczekajcie, dam Wam zaraz link. Link pojawi się na czacie. I teraz uwaga! Nauczyciel tłumaczy uczniom, jak uczestniczyć w lekcji na platformie Nearpod w czasie rzeczywistym. Nearpod umożliwia nauczycielowi bieżące monitorowanie aktywności i pracy uczniów oraz dostosowanie aktywności do potrzeb każdego ucznia i uczennicy. Nie logujecie się za pomocą maila, bo może to za długo trwać, tylko po prostu tam jest na dole tak napisane dołącz jako gość. Kliknijcie w ten link, który tu macie i dołączcie jako gość. A ja będę widzieć, czy już dołączacie. Powinniście mieć pierwszą stronę z napisem Meine Schulsachen, czyli moje przybory szkolne. I ja, słuchajcie, udostępnię ekran. Wy oczywiście nie musicie tu patrzeć na udostępniany ekran, ale ja wolę udostępnić, jakby jakimś osobom coś nie działało, to wtedy widzicie po prostu u mnie i możecie też brać w tym udział. Klikacie link do tego, co Wam dałam. Antek. I tu macie join as a guest. Dołącz jako gość. O, już mam 7 osób. Super. Patrzę, kogo nie ma. Marlena jest. Michał jest. Seweryn jest. Antek jest. Maja jest. Michał drugi jest. Piotrek jest. Kogo nie ma? Nie ma Zosi, więc Zosiu, w razie czego masz tutaj udostępniany ekran. Jest już Maja, Maja też. Czyli mamy 8 osób. To chyba wszyscy. Dajcie znać, czy to wszyscy. 9 osób w sumie. O, i Weronika też jest. To chyba jesteśmy wszyscy. Dobra, to słuchajcie, zaczynamy. Meine Schulsachen, czyli moje przybory szkolne. Słuchajcie, chciałabym, żebyśmy podczas tej lekcji powtórzyli, tak, słownictwo dotyczące przyborów szkolnych i kolorów, ale również to, co Wam powiedziałam, będziemy też powtarzać, słuchajcie, przedmioty szkolne, czyli Schulfächer. Oraz dowiecie się, jak tworzyć zdania przeczące z wykorzystaniem przeczenia kein i keine. Czyli te takie dwie rzeczy w sumie robimy. Powtarzamy słownictwo i dowiadujemy się czegoś nowego z gramatyki. Ale najpierw, słuchajcie, jak zwykle, chciałabym Was zapytać, wie geht's? Czyli którą bombką dziś jesteś? Czyli welche Kugel, Weihnachtskugel bist du? I ja też podejrzę sobie Wasze rezultaty. Że ja mi się też udało dołączyć. Fantastycznie, Zosiu. Super. Patrz, jesteś. 10 osób. Jesteśmy wszyscy. Fantastycznie. Widzę Wasze... Widzicie takie bombki różne? I zastanówcie się. Wie geht's euch? Co u Ciebie dzisiaj słychać? Czy Weihnachtskugel Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, 5, 6, 7 oder 8? Patrzę, co tu zaznaczacie. Weronika Nummer 4. Widzę, okej. Okay. Nummer 4. Patrzę teraz. Piotrek. Piotrek Nummer 1. Okej. Okay. Maja Nummer 4 też. Pamiętajcie, żeby nacisnąć submit. Jako rozgrzewkę nauczyciel proponuje uczniom aktywność Droid. Uczniowie na załączonej karcie pracy indywidualnie zaznaczają bombkę, która reprezentuje ich nastrój w tym momencie. Uczniowie zaznaczają u siebie, a nauczyciel widzi odpowiedzi wszystkich jednocześnie i na bieżąco komentuje. W tej aktywności możemy zamieścić każdą kartę pracy, na której trzeba coś zaznaczyć lub pisać. Okej, to zobaczcie, w przeważającej, ja tu mam, udostępniam Wam, że przeważająca ilość osób jest taka mega zadowolona. Ktoś tam jest jeszcze śpiący. Ale to dobrze, to fajnie. To tak zaczyna naszą lekcję. Ja Wam teraz powiem, że jak ja bym miała wybrać bombkę, to ja bym była bombką też chyba dzisiaj jedynką. No, jedynką. Dobra, słuchajcie, no to trochę sobie powtórzymy. Zobaczcie, macie tutaj teraz wymienione przybory szkolne. Jak chcecie, możecie też sobie podręcznik otworzyć, tam gdzie te przybory szkolne były, to też Wam się może przyda. Ja bym chciała, żeby za chwilę ktoś z Was przeczytał mi te przybory i spróbował przetłumaczyć,
ale najpierw daję wam, słuchajcie, takie 2 minutki, żebyście sobie odsłuchali. Wykorzystajmy czytnik imersyjny i native speakera. Czytnik imersyjny oznaczony jest symbolem książeczki z głośnikiem po prawej stronie slajdu. Służy do głośnego i ułatwionego wizualnie odczytywania tekstu, do tłumaczenia czy też analizy gramatycznej. W tej lekcji uczniowie używają czytnika do powtórzenia brzmienia znanych im już słówek. Uwaga, pokazuję wam, jak to działa. W prawym górnym rogu macie ten głośniczek. Klikacie na głośniczek i powinno wam się otworzyć. Naciskacie na play i będziecie słyszeć, jak native speaker mówi. Der Marker, das Lineal. Das Heft. Das Buch. Die Schere. Die Schultasche. Das Mäppchen. Der Zirkel. Der Bleistift. Der Buntstift. Der Kuli. Der Pinsel. Der Malkasten. Okej. Okay. No i spróbujcie sobie teraz to odsłuchać. Każdy sam i dajcie mi znać, jak już. I kto by chciał przeczytać te wszystkie słówka? To daję wam taką minutkę. Mógłbym ja? Bardzo cię zapraszam serdecznie, dajesz. A odsłuchałeś już czytnik imersyjny? Tak. Super, no to dajesz. Der Marker, das Lineal, das Held, das Buch, die Schuhe. Buch. Die Schuhe. Poczekaj, Michał, czytaj źle, powtórz. Das Buch. Das Buch. Die Schere. Die Schere. Die Schultasche. Das Mäppchen. Das Zirkel. Der Zirkel, uwaga, der Zirkel. Zirkel. Der Bleistift. Dobra, powtórz po mnie. Der Bleistift. Der Bleistift. Der Buntstift. Nie. Stift. Stift. Der Kuli, der Pinsel, der Malkaster. Malkaster. Aha. No dobra. To teraz proszę bardzo, piszcie mi na czacie. Piszcie mi na czacie, jakie kolory tutaj, albo nawet nie musicie pisać, mówcie mi, jakie kolory tu widzicie. O, jest nas mało. Jakie kolory tu mamy? Proszę. Maja. Grün, okej. Okay. Co jeszcze? Mówcie od razu, pamiętajcie, że ja nie widzę teraz w ogóle, co wy tam robicie na czacie. Red. Nie. To jest po angielsku. Rot. Spokojnie, nie ma sprawy. Rot. Co dalej? Was weiter, was noch? Gelb, blau, sehr gut. Grün. Aha. Schwarz. Rosa. Nie usłyszałam. Weiß. Roza, chyba roza było. Weiß, okej. Okay. Schwarz, a jeszcze jest szary. Pamiętacie, jak był szary? Grau, a pamiętacie, jak był brązowy? Braun. Tak jest. A jakie przybory szkolne tu widzicie? Pamiętacie coś? Co tu widzicie? Das Heft. Die Schere, das Heft. Was noch? Das Marker. Der Marker, rodzajnik der. Co tu jeszcze? Was noch? Der Buntstift. Der Buntstift. Sehr gut. Der Pinsel. Der Pinsel też jest. Super. Jeszcze obok Pinsel ist der Malkasten. Jeszcze mamy kalkulator. Ktoś z was pamięta to długie słowo? Ktoś pamięta to długie słowo albo ma pod ręką? Ja pamiętam. To poproszę, bitę. Der das... Nie. Der Taschenrechner, tak. Takie długie słowa czytamy powoli, słuchajcie. Der Taschenrechner. I nie śpieszymy się, bo tutaj całość czytamy. No dobra, no to teraz trochę rozrywki w takim razie, jak powtórzyliśmy. Następuje gra w bingo kolory. Nauczyciel ponownie wykorzystuje aktywność Droid z gotową kartą pracy. Uczący na bieżąco monitoruje odpowiedzi uczniów, może śledzić wszystkie naraz lub przeglądać indywidualnie. To ja zaczynam.
Szary. I jak już będziecie mieć 3, to musicie nacisnąć też submit, żeby mi się na zielono pokreśliło. Brązowy. Fioletowy. Biały. Różowy. Ja mam bingo. Ja też mam bingo. Też mam bingo. I jeszcze submit. I submit jeszcze zróbcie. Bingo. Okej, okay. Maja, byłaś pierwsza. Powiedz mi, bingo miałaś z jakich kolorów? Przeczytaj. Ja ci Maję. Kto powiedział, że ja mam bingo pierwszy? To ja powiedziałam. Maja. Tak, myślałam, ale chciałam się upewnić. Maju, no? To ja miałam tak, brown, czyli brązowy, roza, czyli różowy i white, czyli biały. No okej, okay. Większość tak miała, chociaż widziałam, że ktoś się machnął i zamiast szary grał, zaznaczył szwarc. Maja, druga to była, Maja J. Szary to jest grał. I jeszcze gdzieś u kogoś też się przez przypadek green pojawiło, ale teraz już nie widzę, już się chyba u Zosi się pojawiło green, a ja nie mówiłam green. No dobra, to bingo mamy za sobą. No to teraz słuchajcie, quiz. Mam nadzieję, że się załaduje. Powinniście mieć teraz taki napis time to climb. Mieszam odpowiedzi. Co chcecie? Zrobimy sobie happy holidays. Happy holidays. Kontynuuję. I teraz wy wszyscy wybieracie sobie ludzika, jakim chcecie być. Do powtórki słownictwa wykorzystany jest quiz interaktywny Time to Climb. Nauczyciel ma podgląd do wyników pojedynczych uczniów. To ja zaczynam. Start game. Macie tam zaznaczyć, jest tylko zawsze jedna prawdziwa odpowiedź. Jedna. Macie tylko chyba 6 pytań. I kto szybciej, ten szybciej będzie wchodził tam na tą górę do tego domku. Więc też obserwujcie, jak będziecie się szybko przemieszczać. Jest 10 sekund na odpowiedź. Jak odpowiecie wszyscy szybciej, to szybciej pójdzie dalej. Dobra, drugie pytanie. Teraz macie, jaki jest język polski? Widzę, że Marlena jest, musicie zaznaczyć. Widzę, że Marlena prowadzi, wszyscy są dziwnym trafem na dole. Musicie wybrać odpowiedź. O, widzę, że się już ruszyli reszta, dobrze. Aktywność w formie gry jest dla uczniów wciągająca i motywująca. Pomaga aktywizacji uczestników. I zaraz będzie ostatnie. Die letzte Frage, der letzte Schulfach, WF. No i ostatnie, zaraz zobaczymy, kto będzie na podium. Słuchajcie, mamy Michał, Antek i Marlena i potem Piotrek. Okej, ale cieszę się, że wam wszystkim się udało. Czyli powtórzyliśmy sobie trochę w taki sposób przedmioty szkolne. A teraz słuchajcie, macie matching pairs z tymi przyborami. Aktywność matching pairs to interaktywna wersja memory, czyli łączenie w pary. Możemy łączyć tekst z tekstem, tekst z obrazkiem, czy też obrazek z tekstem. Uczniowie wykonują zadanie u siebie, a nauczyciel w opcji results widzi efekty ich działań, ilość podjętych prób oraz ilość poprawnych odpowiedzi. Przeczytasz pary, jak masz? No mam. No to przeczytaj, jak dopasowałeś. Wszystkie? No. Aha, to piórnik to das mapsien. Mepsien? Mepsien. Das lineal, linijka. Marker to der marker.
Pędzel to der pinsel, der zirkel to jest cyrkiel, die Schere nożyczki, das Buch książka, das Heft zeszyt. No i super. I der Malkasten farby. Sehr gut. I widzę, że większość wam się, no niektórzy byli, niektórzy mieli więcej prób niż 9 i powiedzmy 10, ale widzę, że wszystkim się udało. Tak to wygląda. Zobaczcie, das Heft, das Buch, das Lineal, der Zirkel, der Marker, der Malkasten, der Pinsel, das Mäppchen und die Schere. No dobra, to teraz pamiętacie, robiliśmy też zdania, w których był rzeczownik z rodzajnikiem nieokreślonym. Mamy das Buch, czyli książka. Jeśli pierwszy raz o czymś mówimy, to mówimy das ist ein Buch. Mamy das Heft i chcemy powiedzieć o nim pierwszy raz, że to jest to jakiś zeszyt, no to będzie das ist ein Heft. Der Marker, das ist ein Marker. Też możecie skorzystać zawsze z czytnika imersyjnego. I wtedy macie ćwiczenie też poprawnej, słuchajcie, wymowy. Czy kto mi przypomni, jaka była zasada dodawania tego rodzajnika? Tego ein? Ktoś pamięta? Ja chyba pamiętam. To proszę. Że jak na przykład jest ten marker, to w drugim musi być, że jak kolor, to musi być der Marker na przykład ist gelb. Okej, ale ty już mówisz o drugim zdaniu, a ja, moje pytanie brzmi, skąd wiemy, że jest ein? Jaka jest zasada tego, że dajemy ein na przykład? Kto pamięta? Ja mogę powiedzieć. Powiedz, Maju. Na przykład do rzeczownika, nie wiem, jak się mówi, a na przykład do der jest ein, do das też jest ein, a do die jest ein. Eine, tak jest, czyli w zależności od rodzajnika określonego, bo to der, die, das, sehr gut, Maju. Der, die, das to są rodzajniki określone, a to jest rodzajnik nieokreślony. No to teraz jeszcze mamy die Schultasche, tak jak Maja powiedziała. Czyli tu będzie das ist eine Schultasche. I teraz taka praca własna dla was, ale wy nie musicie teraz tego wpisywać wcale do zeszytu, bo my sobie to po prostu przeczytamy. Ale chciałabym, żebyście mieli takie właśnie 2 minutki. Za chwilę przełączę was i będziecie mieć pokaz slajdów. Na slajdzie będziecie mieć obrazek i takie zdanie, ale bez eine i bez ein. I waszym zadaniem jest wpisać, w zależności od tego, jaki jest rodzajnik. Aktywność pokaz slajdów to dostępny zasób platformy Nearpod, w ramach którego na jednym slajdzie możemy dodać prezentację PowerPoint lub kilka oddzielnych zdjęć. Dzięki temu uczniowie sami mogą przewijać slajdy wewnątrz jednego slajdu. Świetna aktywność umożliwiająca indywidualizację oraz umożliwienie uczniom pracy we własnym tempie. Więc wy możecie sobie sami ten pokaz slajdów przesuwać. I te osoby, które chciałyby po kolei czytać, każdy może czytać coś innego, to dajcie mi znać. Ja chętnie posłucham, jak przekształcicie. Kto by chciał der Pinsel? Bóg. Imię mi mówcie, bo wiecie, że ja nie widzę, jak udostępniam. Ja Piotr. Ja mogę Seweryn. Piotr. Dobra, to zaczyna Piotrek, a potem Seweryn. Piotrek, der Pinsel. Das ist ein Pinsel. Mhm. I co to znaczy, Piotrek? Auf Polnisch, was bedeutet das? To jest pędzel. Tak jest. No to Seweryn, masz das Mäppchen. Das ist ein Mäppchen. Mhm. Ein, i jak I, ein Mäppchen. I co to znaczy? To jest piórnik. Sehr gut. To kto by chciał die Schultasche? Ja mogę powiedzieć. To teraz ja mogę powiedzieć, powie imię. To jest Zosia. Zosiu, a potem Antek. Das ist ein Schulkaste. Poczekaj, poczekaj, Maju. Poczekaj, Zosiu. Masz die Schultasche. Jak jest die, to co wstawiasz? Eine, eine. Eine, tak jest. To jeszcze raz przeczytaj. Das ist eine Schulkaste.
Schultasche. Schultasche. Tasche. Schultasche. Tasche. Tasche. Bo wiecie, tasse to jest filiżanka. Jakbyśmy połączyli Schultasche, to by wyszła nam filiżanka szkolna. Co oczywiście jest możliwe, że może taka być. Co to znaczy, Zosiu? A was bedeutet das auf Polnisch? To jest plecak. Torba szkolna, no, plecak szkolny. Teraz tylko kilka osób się odezwało, a ja bym chciała zobaczyć was wszystkich pracę. Uzupełnijcie tutaj ein albo eine. Możecie wpisać za pomocą ikonki tekst, wtedy możecie klawiaturą wpisać, a jak weźmiecie pędzelek, no to trzeba pisać, wiecie, myszką, nie? Albo palcem. Jak wolicie. I naciśnijcie submit na zielono. Bardzo dobrze, Piotrek już zrobił, sehr gut, Marlena zrobiła, Maja też zrobiła, Maju, zastanów się, Maja C. Bardzo dobrze zrobił też Michał. Antek też zrobił dobrze. Seweryn auch gut, Zosia auch gut. Maja też gut, tak Maju? Musi być ein, bo jest das. Jeszcze Weronika. Widzę, że jesteś w trakcie. Jeszcze od Michała. No to teraz słuchajcie, kolejne. To będziecie mogli najwyżej w kolejnym zrobić. Teraz mamy die Schultasche. Co tu wstawicie? Die Schultasche teraz macie. I znowu wykorzystajcie albo tekst i wtedy piszecie na klawiaturze i możecie przesuwać. No albo piszcie, ale wtedy się pisze troszkę tak. Ja na razie nie pokazuję, każdy sam pracuje, zobaczymy za chwilę. Co wam może podpowiedzieć? Ja już wam tu pokazuję. Rodzajnik di ma tą końcówkę e, słuchajcie. Dlatego dodajemy też tutaj e. O, i tak sobie to też zapamiętajcie, że tak będzie. Weronika, nie przeczenie, na razie jeszcze przeczenia nie mamy. Eine. Eine. Ma być eine. Dobra, idziemy dalej. I teraz do zapamiętania właśnie gramatyka. To, co wam też pisałam na tablicy. Der ein, das ein, die eine. Słuchajcie, teraz widzicie u mnie. No, poczekajcie, bo ja to bym chciała przesunąć. Dobra, nie mogę tu podkreślić. Zobaczcie, że jeśli jest męski i nijaki, ein i ein mają, to przeczenie będzie kein. Jeśli jest żeński i liczba mnoga, które mają die, no to będzie keine. Czyli zobaczcie, że znowu ta charakterystyczna końcówka e. Jak to się ma w praktyce? Zobaczcie, zdanie twierdzące tworzymy zawsze, że jest podmiot, czyli co, czyli na przykład to, potem był odmieniony czasownik, jest, no i by była u nas jakaś reszta zdania, czyli na przykład plecak albo nożyczki. I teraz jak chcemy wstawić przeczenie, to przeczenie dajemy przed resztą zdania, ale to musi być rzeczownik. Przeczenie kein, keine występuje zawsze przed rzeczownikiem. No i teraz patrzcie na przykład. Das ist ein Marker, no to zaprzeczamy das ist kein Marker. Das ist ein Heft, no to zaprzeczymy das ist kein Heft. I teraz nie mamy tutaj przykładu żeńskiego. Kto mi powie, jakby było das ist eine Schere, jak byłoby zaprzeczenie? Das ist eine Schere. Das ist eine, znaczy keine Schere. Sehr gut, Marlena, właśnie. Czyli to nam trochę podpowiada, ale rodzajniki musimy znać. No to teraz znowu taka praca indywidualna. Za chwilę będą trzy slajdy, ale my to robimy sobie ustnie. Na każdym z nich właśnie będzie zdanie. A wy mi macie powiedzieć przeczenia do tych zdań. To przed chwilą powiedziała Marlena. Das ist eine Schere, czyli Marlena powiedziała. Marlena, powiedz jeszcze raz. Das ist keine Schere. Sehr gut. Teraz mamy das ist eine Lineal. Kto chce zaprzeczyć? Ja bym mógł, Piotrek. Dobra, proszę bardzo, Piotrek. Das ist kein Lineal. Das ist kein Lineal. I mamy das ist ein Zirkel. Kto inny chętny? Wer möchte? Ja mogę. To Zosiu, bitte. Das ist kein Zinkel.
Tak jest. Das ist kein Zirkel. No dobra. No to teraz, żebym wiedziała, że wszyscy, nie tylko te osoby, które się zgłoszą, dajcie zaprzeczenie kein i keine do tych dwóch zdań. Das ist ein Kuli, das ist eine Schultasche. Tu piszecie po prostu, tak jak u mnie widzicie, tu piszecie po prostu w tej ramce te zdania jako zaprzeczenie. I naciskacie wyślij, submit albo send. Czyli to, co przed chwilą robiliśmy ustnie, spróbujcie teraz to zapisać. A ja podpatrzę, czy każdy z was to zrobi dobrze. Das ist ein Kuli i das ist eine Schultasche. Idę patrzeć w rezultaty, czy ktoś już pisze. Na razie jeszcze nie. Jak, bo wiem, że to trochę potrwa, bo musicie to napisać. To ja oczywiście, że to ja to rozumiem. Pamiętajcie, że wstawiacie przeczenie. Michał, sehr gut. Już mam pierwsze odpowiedzi. Uczniowie i uczennice wykonują aktywność open-ended question, otwarte pytania, która umożliwia tworzenie krótkich i długich form wypowiedzi, ale uczniowie mogą także zamieścić nagranie. Nauczyciel ma podgląd do wszystkich odpowiedzi. Czerwony, okrągły przycisk share umożliwia udostępnienie pojedynczych odpowiedzi wszystkim. Dzięki temu można realizować pogłębione zadania i dodatkowe aktywności. Poczekam jeszcze na resztę. I słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca. O, Antek, sehr gut. Trochę byków w pisowni, ale sehr gut. Zosia, sehr schön. Piotrek, auch gut. Sehr gut. Pani? Tak? O te byki to akurat mój telefon, tak sam podkreśla. Rozumiem. Das ist, Maja zjadła ny, ale myślę, że to tylko przez nieuwagę po prostu. Za szybko kliknęłaś. Seweryn byka zrobił w pisowni, ale dobrze zastosowałeś kein i keine. Schultasche, nie? Tam musicie robić CH w niemieckim. Ale sehr gut, słuchajcie, dla mnie to znaczy, że robicie dobrze. No dobra, no to słuchajcie, popatrzcie, powtórzyliśmy słówka. Przypomnieliśmy sobie to ein, eine, czyli rodzajniki nieokreślone i trochę przećwiczyliśmy te przeczenia. Ewaluacja lekcji za pomocą aktywności POL, czyli ankiety. Uczniowie zaznaczają stopień zrozumienia nowego materiału z lekcji. Nauczyciel widzi procentowe wyniki. Chciałabym się od was dowiedzieć, na ile w ogóle oceniacie swoją wiedzę na temat tych zdań przeczących. I macie teraz do wyboru, macie w tej aktywności do wyboru, żeby mi zaznaczyć je, zaznaczyć w skali od 1 do 5. Czy wiecie, jak stworzyć zdania przeczące? Jedynka oznacza, że nie rozumiem tego w ogóle. Dwójka, że coś mi świta. Trójka, rozumiem, ale potrzebuję jeszcze treningu. Czwórka, rozumiem całkiem dobrze. I piątka, jeżeli ktoś czuje, że dobrze to rozumie i umie też powiedzieć, dlaczego tak jest, no to zaznaczacie, czuję się ekspertem, rozumiem to bardzo dobrze. I tu bym chciała, żebyście wybrali A, B, C, D, do każdego, E, do każdego jest przyporządkowane w instrukcji, co oznacza i naciśnijcie wyślij. I naciśnijcie wyślij. Jak wszyscy mi zaznaczą, to będzie fantastico. Jeszcze kto mi jeszcze nie zaznaczył? Wszyscy mi zaznaczyliście. Sehr gut. Dobra, no to teraz zobaczcie, ja sobie zobaczę, jakie mamy wyniki. Albo nie, udostępniam wam wyniki. Kto chciałby podsumować te wyniki? Jak to w naszej grupie jest z tworzeniem tych zdań przeczących? Kto chciałby skomentować? Na podstawie tego, co widzicie, tych procentów, kto chciałby spróbować? Mógłbym ja, Antek? Tak, Antek, jak byś to skomentował? Ja bym skomentował to tak, że więcej jest osób, które no tak, które tak za bardzo tego nie rozumieją, a mniej jest na przykład tych, co tu dobrze rozumieją i czują no się... No nie, Antek, no popatrz, ale przecież jaką masz odpowiedź najwięcej? E, a E oznaczy, a E oznaczało, że czuję się ekspertem, rozumiem to bardzo dobrze. E ma 36,4%, a D ma 45,5%. A D to było, że rozumiem całkiem dobrze, czyli to była czwórka. To jak, Antek, tu z tą twoją?
interpretacją. A to było, że nie rozumiem tego w ogóle. Przepraszam, to ja mam to jakoś chyba inaczej, bo u mnie to jest najwięcej tej czwórki. No tak, to jest, że rozumiem bardzo, że rozumiem dobrze, tak? To jest D. Trochę piątki, czyli że no, czuję a piątka? Się... Tak, no. No to dobrze mówiłam. No właśnie, ja zrozumiałam, że ty mówiłeś, że właśnie dużo jest osób tych, którzy nie rozumieją. Bo u mnie jest echo. A, echo jest u ciebie, dobra. Słuchajcie, no to zobaczcie, ja się bardzo cieszę, ale jest jedna osoba, która zaznaczyła właśnie B, czyli to oznacza, że coś jej świta, ale jeszcze trzeba poćwiczyć. I to jest dla mnie, słuchajcie, bardzo ważny komunikat, bo będziemy sobie to zawsze na lekcji coś tam jeszcze robić, a na pewno też poproszę was, żebyście też wyjaśniali. Słuchajcie, wielkie dzięki. Ta lekcja, słuchajcie, w Nirpodzie się kończy.